Panie dyrektorze, proszę nam wytłumaczyć, dlaczego mieszkanka Krościenka i posłanka Anna Paluch płaci za mieszkanie komunalne tylko 116 zł? 116 wynika po prostu z opłat, jakie obowiązują w gminie Krościenko, gdzie stawka czynszu ustalona jest zarządzeniem wójta i obecnie jest ona na poziomie 3,04 zł za metr kwadratowy. Czyli każdy mieszkaniec płaci taką stawkę? No każdy, który jest najemcą lokalu komunalnego. Nie ma znaczenia, czy jest to centrum miasta, czy też jakieś obrzeża miasta? Możliwe są zniżki ze względu na gorszą lokalizację lub gorszy standard wyposażenia, natomiast w miejscowości Krościenko nie ma to znaczenia, bo wszystkie te lokale są jak gdyby w jednej lokalizacji, na jednej ulicy. Słyszałam, że na to mieszkanie jest kilku chętnych. Czekają rodziny, które bardzo chętnie zajęłyby mieszkanie pani posłanki. Nie na to mieszkanie czekają. W każdej gminie jest lista oczekujących na mieszkania. Pytanie, czy na to, czy na tamto. W międzyczasie kilka mieszkań się zwalniało, niektórzy lokatorzy rezygnowali, czy nawet umierali, no i lokale się zwalniają, więc generalnie obecnie oczekują bodajże 3 rodziny na mieszkanie komunalne w Krościenku. Czyli w całym Krościenku tylko 3 rodziny czekają na mieszkania. Dokładnie tak. Nie wydaje się panu, że pani poseł, która jest w trakcie budowy swojego domu, powinna zwolnić to mieszkanie? Nie będę tego oceniał, bo to nie jest moja rola. Natomiast prawda jest historyczna taka, że pani Anna Paluch dostała to mieszkanie w latach 90., gdzie przez jakiś czas była pozbawiona lokalu mieszkalnego. Ale to było dawno temu. A może pani wskazać jakiś przepis, który by obligował gminę do tego, żeby kogoś eksmitować na tej podstawie? Wszystkie te osoby, które są najemcami, może nie wszystkie, ale większość z nich to zajmuje to lokal około 30 lat. Jakie jest pana zdanie na temat wynajmowanego właściwie od gminy mieszkania pani posłanki? Słyszał pan o tym. Pani Anna Paluch wynajmuje mieszkanie od gminy i płaci grosze. 116 zł czynszu. Ale trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, bo akurat nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie właśnie tak. No ale jako mieszkańcowi, czy uważa pan, że osoba, która zarabia dużo pieniędzy i jest w trakcie budowy domu, takie mieszkanie się należy, czy raczej powinna je zwolnić osobom potrzebującym? No myślę, no trudno mi jest powiedzieć cokolwiek na ten temat, także trudno mi powiedzieć. Słyszała pani o tym, że pani poseł wynajmuje mieszkanie od gminy? Nie słyszałam. Coś tam czytam w internecie, ale w ogóle nie jestem zorientowana. Pani poseł zarabia dosyć duże pieniądze i chwała jej, jak każdy poseł, tak. Jest w trakcie budowy domu i wynajmuje mieszkanie od gminy za 116 zł czynszu. Czy pani uważa, że takie mieszkanie powinna zwolnić dla osób potrzebujących, które czekają w kolejce? No na pewno, tak. Ale ja nie mam w tym zdania, nie orientuję się, w ogóle się tym nie zajmuję, w ogóle polityką. Ale fakt faktem, że jeżeli takie pieniążki zarabia, to by pasowało, żeby ktoś, proszę panią, biedniejszy miał. Bliskim sąsiadem pani Anny Paluch. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy to dobrze, że pani Anna mieszka w mieszkaniu komunalnym, płaci tak niski czynsz w sytuacji, kiedy kończy budowę swojego domu? Każdy z mieszkańców, który mieszka w mieszkaniach komunalnych, płaci taki sam czynsz, więc pani Anna Paluch płaci czynsz należny, ustalony przez Radę Gminy. Nie dźwigaliśmy czynszu w ostatnich latach ze względu na pandemię. I pandemia, która spowodowała zubożenie naszego środowiska, nie pozwoliła nam na robienie tych ruchów. Nie można rozgraniczać panny Anny Paluch z innymi mieszkańcami, którzy korzystają z tego samego zasobu mieszkaniowego. Uważam, że nie można krzywdzić ludzi, a tu ewidentną krzywdą byłoby żądanie opuszczenia mieszkania. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie pani Anna Paluch kończy budowę mieszkania i problem sam się... Budowę domu kończy. Jakby
by nie nazywać, tam będzie mieszkać. Kończy budowę domu. Ten dom nie jest wielką kubaturą, to nie jest willa, tylko domek jednorodzinny, do którego się przeniesie i problem zamieszkiwania w mieszkaniu komunalnym się rozwiąże sam, bo nie można posiadać mieszkania komunalnego i własności w danym obrębie gminy. Pani uważa, że to jest dobrze czy źle? No bardzo źle. Dlaczego? Dlaczego źle? No bo są pewnie biedniejsi, którzy potrzebują takiego mieszkania. Uważa pani, że powinna opuścić to mieszkanie? No ciężko mi się wypowiadać, ale na pewno jest to chyba nie w stosunku dobrze do innych osób. Uważam, że tą panią stać na wynajmowanie mieszkania w przyjętych aktualnie cenach i to jest wykorzystywanie naszych podatków do prywatnych celów. Co nie jest zjawiskiem indywidualnym w tej chwili, bo powszechnie jest to stosowane przez nasze władze, więc trudno się tutaj dziwić. Uważa pan, że powinna zwolnić to mieszkanie, mając swój własny dom? Ja nie wiem, czy ma dom, ja nie jestem stąd, nie znam tu ludzi i nic o tej pani nie wiem. Poza tym, że widuję ją w telewizji. A czy ma dom, czy nie, tego nie wiem. Ale jeżeli ma, to nie powinna wykorzystywać mieszkania, bo żyją tu ludzie, którzy nie mają własnego dachu nad głową i chętnie by wykorzystali taki lokal.